Jest z nami Jakub Czerwiński. Jesteśmy po meczu z Arką Gdynia. Wygrywamy tutaj 2-1. Bardzo ważne zwycięstwo. Gratulacje z powodu tego meczu. No i przede wszystkim pierwszej bardzo dobrej połowy. Dziękuję oczywiście w imieniu drużyny. Wywozimy bardzo cenne dla nas, bardzo ważne 3 punkty z trudnego terenu. Dzisiaj boisko nie pozwalało nam grać w piłkę, nie mogliśmy do końca pokazać tej naszej piłki, tego co potrafimy robić. Dostosowaliśmy się do dzisiejszych warunków i rzeczywiście to my zabieramy dzisiaj pełną zdobycz. Chwała całej drużynie za to, że do samego końca utrzymaliśmy koncentrację, mimo że straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, to jednak możemy być dumni. Pomimo trudnych warunków dzisiaj, takiego dojmującego chłodu, no i tej murawy, która no, na pewno była trudna, byliście zdecydowanie lepszą drużyną. Przede wszystkim ten gol Joela Valencii, w którym ponad minutę wymienialiście podania, tak? Zbudowaliście taką akcję, no, byliście drużyną lepszą. Też tak odczuwam to z boiska, że zasługiwaliśmy tutaj na zwycięstwo. Na pewno dużo pewności siebie dodało nam ostatnie zwycięstwo z Lechem Poznań. Wygrana w takim rozmiarze z tak renomowanym przeciwnikiem na pewno podniosła morale i pewność siebie drużyny. To nie mamy żadnych wątpliwości, że tak było. Bardzo ważne jest to, że zapunktowaliśmy po raz kolejny za 3. I to teraz jest kluczowe, bo troszeczkę łapiemy oddech od reszty stawki. Zobaczymy, jak inne mecze się ułożą, ale zwycięstwo dzisiaj było dla nas najważniejsze. Łyżka Dziegciu, powiedz proszę coś o tej drugiej połowie, w której wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą, że ta gra układa się tak, jak chcecie, natomiast zdarzyły wam się błędy, przede wszystkim ten rzut karny, no i stracony gol w końcówce. No tak, no niestety piłka nożna to gra błędów i mój błąd przy rzucie karnym, bo niepotrzebnie wkładałem nogę i rzeczywiście był kontakt, ale chciałem wypromować troszeczkę Fero, bo dzisiaj zmarł, dałem mu się wykazać i Fero po raz kolejny, drugi mecz z rzędu, fantastycznie broni rzut karny. Chwała mu za to, bo być może to był przełomowy moment, przełomowa obrona tego meczu. Później tracimy bramkę ze stałego fragmentu gry, troszeczkę nerwowości się wkradło, ale nasza mądrość i doświadczenie pomogło nam dowieść ten rezultat do końca. Przed wami długa podróż do Gliwic, natomiast będzie to chyba szczęśliwa podróż i fajne przygotowania do meczu kolejnego. Zdecydowanie tak. W bardzo dobrych nastrojach opuszczamy Gdynię. Przed nami długa, ale radosna podróż.